jak niesamowitą osobą i ważną i podkreślaną przez ciebie stereotypowo jednak funkcjonujesz trochę jako taki złoty chłopiec, trochę taki gigolo, chuligan. Nie, chodzi o to, że jesteś bardzo mocno związany z mamą. Nawet bym powiedział, bo ja mogę o sobie powiedzieć, że byłem mamisynkiem. Mhm. Ty, Karol, byłeś mamisynkiem, czy nie? Czy raczej byłem. Nie? Ja byłem. Jestem dumny dzisiaj, byłem, mimo że mojej mamy od lat nie ma. Ty, mam wrażenie, że też jesteś w dobrym tego słowa znaczeniu mamisynkiem. Zależy, jaką masz definicję tego słowa w głowie. Każdy ma swoją. Chodzi o to, że matka jest ważna. Można być mamisynkiem, który z każdym problemem ucieka do mamy, bo nie potrafi sobie sam poradzić, a można być mamisynkiem, który sam załatwia mamy problemy. Ja jestem tym drugim raczej. Znaczy, z tego co wiem, mama recenzuje wszystkie twoje utwory. Mama poza tymi liczy o pigułach i o innych rzeczach, które nagrywałem w przeszłości. Tych staram się jej nie wysyłać, ale też takie bywały oczywiście. No ja też pochodzę z rapu, wywodzę się z rapu, więc miałem też swój okres, kiedy nagrywałem dużo kawałków o cipaniu, o chlaniu. Nie mam z tym problemu żadnego, to jest część mojej osobowości. Część mieliśmy o tym nie mówić. Ale to jest część mojej przeszłości. No nie ma co się wstydzić jakby swoich blizn i takich rzeczy z przeszłości. Ja bym chciał być tym pierwszym pokoleniem takim, które przeszło te rzeczy i gada o tym otwarcie w mediach i nie ma z tym problemu. Nie muszę się chować w domu, jakby, żeby o tym jakby fajnie, że mogę u ciebie o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że nie wytniesz tego jakby. Nie, nie. Może twoja mama będzie chciała, żeby wyciąć. No. Nie, mama też ma dystans do tego, bo jakby przeżyła już swoje i teraz staram się dawać tylko dobre rzeczy i odpoczywa sobie już na emeryturze takiej przedwczesnej i cieszę się bardzo z tego. Pamiętam jeszcze czasy, jak się w podstawówce śmiali, że moja mama, moi rodzice jedyni w klasie nie mieli samochodu i autobusem do pracy musieli jeździć. Teraz moja mama nie musi nigdzie jeździć. Teraz ja jadę z moją mamą, moją erusemką i mijamy tych gości, co ci śmiali na przystanku właśnie, więc takie jest karma życia. A to prawda, że ty kupiłeś mamie dom za granicą? Tak, w Hiszpanii. To ty jesteś naprawdę dobrym synem. To czy to, szczerze, to kupiłem go też trochę dla siebie. Cofam to, co powiedziałem, ale, ale nie. Większość czasu ona tam spędza. Ja tam czasem wpadam z jakiś teledysk nakręcić, choćby ten właśnie Pijemy za lepszy czas tam nakręciliśmy. Aha. Ale mama tam przejęła stery i super. Znaczy to opala się. Mogę ci powiedzieć, bez względu na to, co wywijałeś, piękny gest, na pewno. Może trochę to jest płytkie, ale staram się odpłacać teraz, dosłownie w tym słowo znaczeniu, odpłacać się po prostu mamie. Nie umiem emocjonalnie zbytnio, ale staram się odpłacać się jej gestami, takimi bardziej prezentami i tak dalej, bo jest emocjonalnie, zawsze mieliśmy ciężką relację. Dlaczego ty masz daddy napisane? Mamy taki numer z Oliwką, która tutaj jest, pozdrawiam. Oliwką Brazil, no tak. Tutaj pozdrawiamy serdecznie, ale dlaczego masz daddy, a nie mami? Ona jest big mami. Chodzi mi o twoją mamę. Mami? Mamę mam tutaj. Mamę masz tu. Żeby nie było. Jest mama.